Czy istnieje lepsza inwestycja od inwestycji w nieruchomość? Bo mi się zdaje, że wszędzie dookoła słyszę zdanie, że jeśli ktoś ma odłożone trochę kapitału, to najlepiej kupić mieszkanie na wynajem i wtedy można spokojnie spać. Ale co jeśli nie mamy jeszcze odłożonych takich pieniędzy i nie chcemy brać kredytów? Czy da się uzyskać podobne zwroty z inwestycji gdzie indziej, przy podobnej mechanice i podobnym ryzyku? Czy da się pominąć całą tę biurokrację i kwestię obsługi i nieruchomości i zainwestować po prostu dowolną kwotę, licząc na wzrost naszej inwestycji i w międzyczasie na wypłaty za samoposiadanie takiej inwestycji? Przyjrzyjmy się tym możliwościom na rynku funduszy wypłacających dywidendy. I oczywiście my chcemy się w tym odcinku przyjrzeć takim, które są dostępne dla polskiego inwestora. Analizujemy najpopularniejsze dostępne dla inwestorów w Polsce ETF-y i obliczymy, jaka jest ich średnioroczna stopa zwrotu, ile one generują dodatkowe gotówki. I być może dzięki temu będziecie w stanie zainwestować dowolnie małą kwotę, uzyskawszy podobne wyniki z inwestycji, jak przy inwestowaniu w nieruchomości. Zapraszam na odcinek. Cześć, witam was na kanale Giełda Inwestycje Trading, który powstaje przy współpracy z blogiem Pamiętnik Giełdowy, którego autorem jest mój brat Daniel, ja jestem Patryk. Czym jest dywidenda? To są pieniądze, które dostajemy za fakt posiadania jakichś akcji. Niektóre przedsiębiorstwa dzielą się swoim zyskiem ze swoimi akcjonariuszami i dywidendy są dlatego popularne, bo płacą wam za sam fakt, że w coś zainwestowaliście. A czym są ETF-y? etf -y to zdywersyfikowany portfel akcji, czyli nie jedna spółka, a na przykład kilkadziesiąt naraz. Jeśli słyszeliście historię o tym, że ktoś zainwestował w jakąś spółkę cały majątek i stracił, bo się mylił, a giełda to jest karuzela, albo jakiś hazard, to ETF jest właśnie takim trochę antidotum na to. Abstrahując od tego, że się nie zgadzam z tymi pierwszymi stwierdzeniami, ale ETF to jest tak jakby już setki akcji, więc nawet jeśli jedna spółka upadnie, to pozostając w takim ETF-ie uśrednia się ryzyko. I oczywiście istnieją przeróżne ETF-y, które skupiają się na różnych regionach, sektorach itd. tak Na przykład można zainwestować w spółki. Tylko związane z technologią albo spółki tylko ze Stanów Zjednoczonych, które mają na przykład tylko określoną wielkość. Więc jeśli chcemy inwestować na przykład w technologię, ale nie jesteśmy pewni na jakiego postawić konia, to można wyszukać sobie ETF-a na spółki technologiczne, co powinno nam pozwolić trochę ujarzmić to ryzyko i ewentualnie to ryzyko błędnej inwestycji, czyli tak jakbyśmy postawili na całą stajnię na raz. Czyli w jednym zdaniu, inwestując w ETF-y możemy jedną tylko transakcją zdywersyfikować portfel do kilkudziesięciu, kilkuset i czasami nawet kilku tysięcy pozycji. Taką inwestycją załatwiamy więc kwestię dywersyfikacji, która chroni nas przed pojedynczym. Nieudanymi inwestycjami. Więc tyle, jeśli chodzi o takie absolutne podstawy. Chcąc się podobnie bezpiecznie zdywersyfikować na rynku nieruchomości, Musielibyśmy posiadać po prostu bardzo dużo mieszkań albo lokali na wynajem. Przy tym wiadomo, że taka dywersyfikacja na rynku nieruchomości możliwa jest dopiero przy odpowiedniej wielkości portfela, więc ETF-y w tej kwestii zdają się być bardziej bezpieczne. I oczywiście wiadomo, że jedno do drugiego nie można tak po prostu porównywać, aczkolwiek faktycznie w ujęciu ryzyka ta analogia ma trochę rację bytu. I pozostając w temacie analogii, tak, inwestycja w nieruchomości wiadomo, że nie jest tak ryzykowna jak inwestycja w jakąś Jedną spółkę. O spółkach już wielokrotnie słyszeliśmy, znaczy świat słyszał, także upadały. Ludzie, zdarzało się, potrafili na tym potracić majątki. Być może to można porównać trochę do takiej inwestycji w coś co jest nazwijmy to bezpieczne, stare i sprawdzone, czyli w duże spółki inwestycje, na przykład jak dobra, stara, sprawdzona spółka jaką jest Coca-Cola. Myślę, że prawdopodobieństwo, że taka Coca-Cola zbankrutuje jest podobnie wysokie jak to, że wartość jakiejś nieruchomości spadnie do zera. Jest jednak pewna cecha, która sprawia, że wciąż inwestowanie w akcje lub ETF-y wydają się być większą karuzelą aniżeli rynek nieruchomości. W tym aspektem jest stały wgląd w wartość inwestycji. Bo, np., inwestując w mieszkanie, nie wiemy, ile ono jest warte każdego dnia. Nie da się tak po prostu tego sprawdzić. Tak? A na akcjach, jako że transakcje dokonywane są dosłownie co milisekundę, to wartość tych akcji jest aktualizowana w każdym dowolnym momencie. Dzięki temu inwestor może w dowolnym momencie sprawdzić wartość swoich inwestycji. I to po prostu utrudnia z psychologicznego punktu utrzymywanie tych inwestycji, bo obserwując szum rynkowy, można często odnieść wrażenie, że coś się teraz dzieje i trzeba w tym dokładnym momencie działać. I sprzedaż akcji jest wtedy równie prosta jak zakup. Jest kilka kliknięć i gotowe, więc łatwiej jest się pozbyć inwestycji w nieoptymalnym momencie, kiedy jesteśmy. Pod psychologiczną presją, mając wrażenie, że robimy to, co należało było zrobić ileś chwil albo dni, albo tygodni temu, niezależnie od tego, w co dotychczas inwestowaliście. Jeśli jesteście na rynku akcji nowi, to pamiętajcie, że ten nieustanny wgląd w cenę jest po prostu cechą tych rynków. Jeśli nie możecie spać, albo kosztuje Was to za dużo nerwów, kiedy obserwujecie, jak dynamicznie zmienia się cena Waszych inwestycji. To najlepszym rozwiązaniem jest po prostu rzadziej zaglądać do inwestycji. Teraz przyjrzyjmy się dokładniej temu, ile trzeba kapitału, aby inwestując na giełdzie w już zdywersyfikowane portfele, czyli ETF-y, osiągnąć przynajmniej zbliżony dochód, jak z wynajmowania nieruchomości. Także pierwszym krokiem będzie ustalenie jakichś teoretycznych założeń. Musimy się dowiedzieć, ile za wynajmowanie mieszkania można otrzymywać dochodu, czyli policzymy ROI, czyli return on investment, czyli po prostu po polsku to będzie zwrot z, Inwestycji. Im wyższy jest ROI, czyli im wyższy zwrot z inwestycji, tym bardziej atrakcyjna jest taka inwestycja. Przykładowo, dla łatwiej kalkulacji dam okrągłe liczby. Dla mieszkania, które z remontem i wszystkimi opłatami kosztowało powiedzmy 500 tysięcy złotych, jeśli ono zacznie miesiąc w miesiąc generować 2000 zł dochodu netto, to zwrot z inwestycji wynosi 4,8% netto. Do tego trzeba oczywiście doliczyć zmianę wartości mieszkania w czasie, bo po iluś latach można zakładać, że będzie ono miało większą wartość. I analogicznie, jak zaraz będziemy porównywać takie coś do inwestycji w akcje, lub w naszym przypadku, w naszym dzisiejszym odcinku do całego koszyka ETF-ów, to będziemy brać pod uwagę zarówno roczny zwrot z inwestycji, jak i zwrot wartości w czasie. Takie porównania możemy robić jedynie opierając się na historii, bo przyszłości nie przewidzimy, ale na bazie tego, co się działo zarówno na rynku mieszkaniowym, jak i na rynkach akcyjnych, można próbować wyciągać jakieś wnioski, ale wiadomo, one nigdy nam nie dadzą 100% pewności co do tego, jak te inwestycje się zachowają w przyszłości. A w kwestiach stałych kosztów, zarówno przy nieruchomościach, jak i przy inwestycji w ETF -y, pojawiają się stałe koszty. Analogicznie jak przy otrzymywaniu zapłaty za wynajem i w ETF-ach trzeba też od uzyskanego zysku odprowadzić podatek i dodatkowo kupując ETF-y poniesiemy też jakieś koszty transakcyjne i też analogicznie przy rynku nieruchomości pojawiają się koszty notarialne i tak dalej, jakieś remonty, więc analogii jest wiele i myślę, że takie porównywanie z tego powodu ma sens, ale dla prostoty tego odcinka pominę w wyliczeniach, które Wam zaraz pokażę, tego typu opłaty, bo są one zarówno w jednym, jak i w drugim, ale precyzyjne tego wyliczanie utrudniłoby przekaz tego odcinka, więc po prostu uznam, że tego typu koszty notarialne, jak i opłaty transakcyjne przy ETF-ach będą pomijalne. I od razu też zaznaczę, że celem nie jest tutaj wyłonienie jakiegoś zwycięzcy, co jest lepsze, bo każda z tych form inwestowania ma swoje wady i zalety. Chcę po prostu porównując to do czegoś bardziej popularnego i często bardziej nazwijmy to namacalnego, uzmysłowić Was o możliwościach inwestycyjnych na rynku akcyjnym, że tam też mamy takie możliwości, gdzie powiedzmy możemy cieszyć się analogicznymi zwrotami i analogiczną mechanikum otrzymywania tych zwrotów. Także robiąc takie wyliczenie, musimy ustalić jakiś punkt odniesienia. Trzeba znaleźć jakąś średnią, ile da się zarobić na wynajmie nieruchomości. I to zależne oczywiście jest od lokalizacji stanu mieszkania aktualnego poziomu stóp procentowych i wielu, wielu, wielu innych kwestii, ale sięgając po jakieś dane statystyczne, można znaleźć na przykład takie zestawienie. Tu wypisana jest rentowność mieszkania w zależności od wielkości i lokalizacji, przy założeniu, że kupione ono zostało za gotówkę. Dla Gdańska rentowność małego mieszkania, czyli mowa o takim do 35. Metrów, m wynosi średnio 5,8%. Dla średniego mieszkania w Gdańsku jest to 6,3%, a tu mowa o metrażu między 35 a 60 m2, i dla dużego mieszkania, czyli takiego z metrażem powyżej 60 m2, wynosi to w Gdańsku 5,6%. Za każdym razem uwzględniłem wartości z nawiasów, które pokazują rentowność zakupionego mieszkania za gotówkę. Posiłkując się kredytem, rentowność ta logicznie spada, więc Porównanie robimy do wartości z nawiasów, czyli tych gotówkowych, bo inwestując w ETF-y też robimy założenie, że przeznaczamy na to gotówkę, a nie że będziemy brać jakieś kredyty na inwestycje w ETF-y. Przynajmniej takie są założenia na ten odcinek. I jak ta rentowność wynajmu mieszkania prezentuje się w innych miastach, to widzicie w tej tabeli. Także widzicie, że w zależności od lokalizacji rentowność ta jest różna i tak samo wygląda to w przypadku inwestowania w ETF-y, bo w zależności od tego w który postanowimy inwestować, możemy oczekiwać różnych stóp zwrotu. Więc Spójrzmy na ETF-y dywidendowe. Najpopularniejsze widzicie teraz w tym zestawieniu. Porównując je ze sobą, musimy uwzględnić kursy walutowe, bo jedne notowane są np. w euro, a inne w amerykańskim dolarze i może jeszcze jakieś inne w brytyjskich funtach. To, w której walucie wybierzemy ETF-a, to nie ma znaczenia, porównując jednak bezpośrednio dwa ETF-y w różnych walutach. Mogą one na wykresie różnie wyglądać. To w zależności od kursu wymiany. I w jednej walucie mogą przynieść wyższą stopę zwrotu niż w innej, ale przeliczając dolarowy ETF do euro lub na odwrót, otrzymamy równowartość tego ETF-a w innej walucie. Czyli jeśli na przykład dolarowy ETF wzrósł więcej, to nie oznacza to, że gdybym ten ETF kupował w euro albo gdyby on był notowany w euro, to by przyniósł mniejszą albo większą stopę zwrotu, bo waluta ETF-a nie ma większego znaczenia dla osiąganych wyników z inwestycji. Porównując ETF-y. W różnych walutach otrzymamy na końcu po prostu nieoczyszczoną o kurs waluty stopę zwrotu. Ponadto same spółki występujące w ETF-ie zwykle już są zdywersyfikowane globalnie i one często również zarabiają w różnych walutach, co oznacza, że taka inwestycja nie jest obarczona dodatkowym ryzykiem walutowym, a wręcz przeciwnie, takie inwestycje Lepiej są zdywersyfikowane od inwestycji np. tylko w jedną spółkę działającą tylko w jednym państwie. Temat waluty notowania ETF-a często spotyka się z niezrozumieniem, dlatego jeszcze raz powtórzę najważniejszy wniosek z ostatnich zdań. Waluta notowania ETF-a nie ma dla naszych wyników z inwestycji znaczenia. W porównywaniu wyników różnych ETF-ów powinniśmy przeliczać całość do wspólnej waluty, aby uwzględnić kursy wymiany. I tutaj Ważna uwaga, nie dotyczy to ETF-ów, które posiadają tzw. hedge walutowe. Takie ETF-y posiadają oddzielną ekspozycję walutową, także nie dotyczy to tego. Raz jeszcze spójrzmy na zestawienie najpopularniejszych ETF-ów dywidendowych na jednym wykresie. Historia stóp zwrotu wygląda w nich tak, jak widzicie na tym obrazku. Jest to porównanie czterech najstarszych ETF-ów z pokazanej wcześniej listy. Pozostałe mają za krótką historię, aby miało to dla nas sens tutaj je ze sobą porównywać. FLXX to jest Franklin Global Quality Dividend. VGWD to jest Vanguard Futsi All World High Dividend Yield, ISPA to iShares Stocks Global Select Dividend 100 i ZPRG to Spider S&P Global Dividend Aristocrats. Te litery FLXX, VGWD, ISPA oraz ZPRG to tickery, pod którymi je można na giełdzie znaleźć i każdy ma na końcu jeszcze dopisek UCITS ETF, co oznacza, że one są dostępne dla inwestorów z Unii Europejskiej. Także jeżeli któregoś z tych ETF-ów będziecie kiedyś szukać, to wpisujecie ten ticker, ten kod, te litery które wam właśnie podałem. Niektóre etf -y notowane są na różnych giełdach. Wtedy w zależności od tego, gdzie one są notowane, można je spotkać z minimalnie różnym tickerem, z minimalnie inną nazwą. Na przykład Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF, czyli ten z VGWD, notowany jest na niemieckiej giełdzie Xetra, z kolei na giełdzie Getex notowany jest z VGWE. To jest ten sam ETF, tylko że notowany na różnych parkietach. I właśnie też ten ETF z tickerem VGWE dostępny jest u Brokera, z którego usług też sam korzystam, czyli Freedom24, i pozostałe, które właśnie pokazałem, też są tam dostępne. W sumie ten broker ma ich ponad 1500 dostępnych różnych funduszy ETF-u siebie. Także jeżeli ktoś z Was szuka jakichś trochę bardziej egzotycznych ETF-ów, to tutaj na pewno też je znajdziecie. Sam też między innymi z tego względu u nich inwestuję, bo oprócz niskich opłat za transakcje, można u nich nabyć trudniej dostępne produkty finansowe, jak na przykład ETN kopiujący kurs bitcoina. Ja ostatnio właśnie też tak zrobiłem, zainwestowałem około 1000 euro w takiego etn -a. Ponadto dla niepewnych tego, w co inwestować, dostępne są też plany oszczędnościowe, które umożliwiają uzyskanie odsetek od niezainwestowanego kapitału nawet do 8% w skali roku. Pozostałe inwestycje, jakie ja mam u tego brokera, widzicie teraz na ekranie na tej grafice. Także jeżeli chcecie podobnie jak ja korzystać z ogólnego rozwoju gospodarczego świata, to możecie zacząć inwestować u nich właśnie u Freedom 24. Dla nowych klientów jeszcze do końca tego miesiąca Trwa taka promocja, że przy zasileniu swojego konta odpowiednią kwotą można otrzymać nawet do 20 akcji w prezencie, z których każda może mieć wartość nawet do 900 dolarów. Link do nich zostawiam w przypiętym komentarzu i w opisie filmu. Wracając do ETF-ów. Z wybranej listy najwyższą dotychczasową stopę zwrotu przyniósł ETF z stickerem FLXX, czyli Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF. W sumie jego wartość wzrosła o 51,54% w ostatnich około 6 latach, co daje 7,17% w skali roku. Ale to nie jest pełny obraz, bo do tej stopy zwrotu dochodzi jeszcze dywidenda. Ten ETF płaci aktualnie 2,34%. Dywidendy w skali roku, czyli faktyczna średnioroczna stopa zwrotu tego ETF-a, sięga lekko ponad 9% rocznie. Dywidenda ta w ostatnim roku spadła z 84 centów do 80 centów. W długim ujęciu można jednak oczekiwać, że dywidenda będzie w tym ETF-ie wciąż rosnąć, i przy wypłacie równej 2,34% to oznacza, że inwestor na każde 100 tysięcy euro zainwestowanego kapitału otrzymuje po uwzględnieniu podatku. Około 1900 euro rocznie. Dzieląc to na 12 miesięcy, wychodzi, że średni miesięczny dochód z tytułu otrzymywania dywidendy wynosi dla tego ETF-a około 160 euro. Jak na dywidendowe ETF nie jest to dużo. I reszta stopy zwrotu bierze się z przyrostu wartości samego ETF-a, co po odliczeniu wszelkich kosztów oznacza, że inwestor może oczekiwać około 8% średniorocznej stopy zwrotu, czyli 8% ROI, czyli zwrot z inwestycji, to średnio na przestrzeni większej ilości lat. Z tej listy najwyższą stopę dywidendy ma fundusz ISPA, czyli na wykresie jest to ten pomarańczowy z pełną nazwą iShares Stocks Global Select Dividend 100 UCITS ETF. Stopa dywidendy tego funduszu sięga aktualnie 5,02%. I również tutaj fundusz ten nie może pochwalić się tym, że co roku jest ona podwyższana, ta dywidenda, bo w 2021 roku doszło do delikatnego spadku. Mimo to, w długim terminie myślę, że również i ten fundusz będzie swoją coroczną wypłatę dywidendy. Zwiększać. Licząc całkowitą średnioroczną stopę zwrotu, ISPA w samym kursie w ostatnich około 6 latach rósł średnio 1,78% rocznie. Dodając do tego dywidendę i odliczając podatki, dojdziemy do około 6% średniorocznego wzrostu wartości. Przy stopie dywidendy sięgającej około 5% i odliczeniu podatku inwestor na każde 100 tysięcy euro zainwestowanego kapitału otrzyma 4000 euro zwrotu rocznie, czyli miesięcznie około 333 euro. Czyli porównując to do naszego przykładu z nieruchomością, całkowita rentowność, tak? Całkowita, jest podobna. Więc porównując to z tym, co można oczekiwać przy nieruchomościach, Mamy około podobną rentowność, czyli jest to podobne do zakupu mieszkania za powiedzmy 100 000 euro i otrzymywaniu 333 euro miesięcznie z wynajmu. Plus wiadomo wartość samej inwestycji też rośnie w czasie. O 1,78% rocznie dla tego ETF-a. Myślę, że może to być w związku z tym ciekawą alternatywą dla osób chcących robić coś analogicznego, ale mających mniejszy kapitał i mniej czasu na obsługę takiej inwestycji, bo największą przewagą ETF-ów jest ich nieporównywalnie większa płynność oraz możliwość zainwestowania dowolnych kwot, czyli można zacząć z o wiele mniejszym kapitałem. Można w takie coś zainwestować, kupując dosłownie tylko jedną jednostkę funduszu. A jedna jednostka kosztuje kilkadziesiąt, czasami kilkaset euro albo dolarów, więc o wiele, wiele mniej niż przy inwestowaniu w nieruchomości. Z drugiej strony, tak jak wspomniałem, wysoka płynność funduszy może być postrzegana jako wada. To zależy od mindsetu, od tego, co się dzieje u inwestorów w głowie, bo widząc na żywo zmienność takiej inwestycji, można odczuć dyskomfort, sprzedać wtedy udziały. Za wcześnie stając się ofiarą szumu rynkowego i ostatecznie można wtedy na tym stracić. Więc to, co chciałem Wam pokazać w ramach takiego uświadomienia, to, że porównywalne stopy zwrotu jak w inwestycjach w nieruchomości, czyli w to. O czym się tak głośno mówi, bo zdaje się, że wszyscy mówią, że trzeba ładować w nieruchomości, to że podobne wyniki można osiągnąć inwestując w coś zdywersyfikowanego, co wypłaca Wam pieniądze za sam fakt, że to posiadacie. Przypominam o promocji partnera tego odcinka, link do nich zostawiam w opisie filmu. Jeśli widzicie potencjał w tym, co Wam dzisiaj przedstawiłem, ale się zastanawiacie, dlaczego my sami nie jesteśmy fanami inwestowania w fundusze i akcje wypłacające dywidendy to koniecznie obejrzyjcie ten materiał, w którym dokładnie wytłumaczyłem, dlaczego my nie jesteśmy fanami inwestowania dywidendowego.